Dziko się wstaje do pustego traka. Kurczę, zapomniałem wczoraj tego zdemontować. Nieważne. Dobra, przeglądzik. Ubieram się i zasuwamy. 6 rano, o 6:30 otwierają. Już człowiek nie ma swoich rzeczy na swoich miejscach, to jest inaczej. Teraz baniak muszę na zewnątrz wziąć, bo nie mam wanienki. Na zewnątrz się mieszko, na zewnątrz komary chleją. Ale waga ciężko przyjechała. Wow. To jest cement. Dobra. To może zostawię tego traka bez wykładziny. Tylko dam jakiś ten dywanik mały, żeby było przyjemniej, będzie się łatwiej czyściło. Nie wiem, zobaczę. W nowym sezonie. W każdym razie ten sezon dobiega końca. A tu widać, jak się opieram, jak się wyciera. Trzeba będzie coś z tym zrobić, z tą ścianą. To zdajemy jeszcze dzisiaj, ale to na bazie. Dobra, ale najpierw na tą bazę trzeba dojechać. Dobra, przegląd się kręci. 6 minut, 15 postąd ruszę. Na 6:30 mam być. A załadunek mam tutaj, niedaleko. Ciut na północ. Woda źródlana. Oczywiście zabudelkowana. I do Laval. No ale to w Laval, na północ od Montrealu, ma być dopiero na środę. Ja dzisiaj to na bazę zrzucę. Coś z giełdy wziął, to jest taki ładunek pewnie odpadowy. Ale zawsze ekstra pieniążki, prawda? I w statystykach coraz mniej przelotów na pusto. Słucham sobie lokalnego radia. Ciekawy jeszcze, jak tam zdejmują święto Kanady. Na pewno są posady związkowe. No, mam nadzieję, że to długo nie potrwa. Ja jestem jakieś 7 godzin od bazy. Mniej więcej. Jeszcze załadunek. Zobaczymy, w jakim stanie naczepa będzie. Czy to miało jeszcze bardziej pobrudzi. Żeby załadować wodę na paletach, to chyba nie będą się czepiać. Ja tam spróbuję przejechać trochę tym. Trochę miotłą. Dzisiaj z tego względu, że święto, może jakaś tam zmniejszona aktywność jest, nie wiem. Huty to raczej nie zatrzymują tak o na jeden dzień, musi cały czas chodzić. No, jak dzisiaj wrócę, to będzie ok. Wczorajszy dzień poświęciłem na przygotowanie do wyprowadzki, to też coś za coś, nie? A tak to bym dzisiaj prawdopodobnie wczoraj, jakby mnie zdjęli, nie? Ale to tak hipotetycznie, bym wczoraj zajechał wieczorem na bazę i dzisiaj robił to, co robiłem wczoraj. I bym to robił na bazie, po prostu do samochodu. Bym to zrobił niedbale, tak to wszystko jest posegregowane, dobra. Wyjeżdżamy. Kask na łeb. Idę ochronę. Ciekawe, czy będą ci sami, pewnie inni. Jesteśmy w interesie. Wjechaliśmy. Jeszcze musiałem pokazać, że mam okulary. Jeszcze pokazał mi wideo, gdzie jadę, nie? Ale tam obok tych naczep. Łatwo jak nic. Chciałem się cofnąć. Zerwie plombę. Ja mówię, to jest nasza plomba. Mi nie szkodzi, przyjdę i zerwę. Później powiedziałem się cofnąć, dopiero już podpisał. Zerwał plombę, sprawdził towar w środku, teraz mam jechać na wagę i wrócić do niego. No i jak będę wyjeżdżał, też będę musiał na wagę wjechać, nie? Wziął kartkę, tam trzeba było coś samemu robić, ale nie działało, bo nie jestem zarejestrowanym przewoźnikiem. Dobra, teraz mi dadzą numer rampę. Ładny widok z tej góry. Oni to w kurde sami zbudowali chyba, nie wiem. Nieważne. Mają po mnie przyjść i mają cofnąć do drzwi numer 23. I mówi, tylko później pojedź na wagę, jak już będziesz pusty. Już wszystko jest zrobione. I nawet powiedzieli, że mi wyczyszczą naczepę. Ciekawe jak. No i już. Pod rampą. Spoko. No powiem wam, że zdjąć w takim miejscu wcześniej to jest jedno wyzwanie. Muszę powiedzieć, że farta mami. Dobrze, że rozmawiam w ich języku i z
mniej więcej z ich akcentem, tak mi się wydaje, bo... Tak mi się wydaje. No nic, zobaczymy jak będzie w tym drugim miejscu. Awizacja niby na pierwszą 50. Awizację 1 lipca, 12 minut już. No ile może zdejmować 11 palet, nie? Prędzej. Dłużej. Czyścił naczepę niż ten. Dobra, na wagę i spadam stąd. Dobra, wszystko załatwiane. Wracam. Ten trak z naczepą na pusto z paliwem do pełna waży 35 tysięcy funtów. A czerwony, pamiętam, ważył 37, 36, coś takiego. Jest lżejszy. Przez agregat. Dobra, spadam. Jest. Żeby jeszcze mnie tam szybko załadowali, to o przyzwoitej porze w domu będę. Także summa summarum, rozładunek trwał godzinę. Ciut ponad godzinę z całą procedurą. Ale to takie miejsca to są proceduralne, proszę Państwa. Dobra, teraz po wodę źródlaną SK. Teraz odbijam trochę na północ. To jest w sumie droga, część drogi, bo tam się schodzi z następną ciut dalej, która prowadzi do Zatoki Hudsona, no, w tym kierunku w każdym razie. Systemy podpadają. Padają powoli. Słuchałem takiej audycji, audiobooka na temat tego, jak budowali wielkie elektrownie na północy. No, czyli robili duże tamy, tak, żeby zrobić zbiorniki wodne i tak dalej. No i nie było drogi, nie było nic. Wybudowali drogę i tam wszystko było dowożone trakami, nie? No, to było w latach 60., 70. O, Kepa Transport, bo oni się specjalizują w dostawach na północ. No to nie... To jest część tej drogi, ale tam na północ jest ta główna droga i tam później no już się zaczyna robić tajga, tundra, niskie drzewa i płasko w miarę. I tylko zjeżdża się... Są wzniesienia tam, gdzie się do rzek zjeżdża, nie? Rzeki Rupert, East Main i tak dalej. No, ten podcast jest po francusku, ale to jest kawałek historii fajnej. Można się, znaczy dużo dowiedzieć, fascynujące. Można się zanurzyć w przeszłości. Ja kiedyś chciałem się też osobówką wybrać na północ właśnie. Zawsze to odkładam, bo pracuję albo mam wakacje w Polsce. Muszę kiedyś tak zacząć robić. No nic. 30 km do załadunku, zobaczymy co tam słychać. Mam nadzieję, że nie będę musiał czekać, tylko od razu pyk, pyk i już. No, woda jest zabotelkowana, siedzi na magazynie, nie? Zobaczymy jakie tam mają procedury. Jeśli 1 lipca święto, może się zlitują. Tak to jeszcze było przyzwoitej godzinie do kontrolu przyjął 5-6, by było jasne jakby to wszystko wyjmował. Mathieu Darigana. Mathieu to jest dużo w Quebecu, dlatego tak w Polsce nie. Na przykład Mareza i później koło i miasteczko. Dobra. Zakaz. W takim razie myślałem, że Sydzik szwankuje, ale Sydzik miał rację. Zobaczymy, czy następna droga jest dla traków. Czego on tak zjeżdża? To może drogi w Quebecu. Przecież cały wyjazd nie zjeżdża. Tutaj chyba będzie można, tak. Widzę, że jest za 300 metrów wyjazd dla traków. W takim razie my możemy. Okej.
zobaczymy, czy możemy, czy nie. Tak, jest. Jeszcze jest ten znak. SK 7 km traki. Super. O to chodziło. Czyli Sydzik nie wszystko wie. O, teraz nagle wie. To ferma Sydzikowa. Koniec asfaltu, żwirówka. I 7 dych na godzinę. Zobaczymy, czy się da. Da się. Dobra, jednak telefon to może schowam, bo naprawdę się nie chcę przypracować. I taka droga właśnie na północ na początku nie była asfaltowa, tylko żwirowa. Tak jechali przez 500-600 km. Teraz już wszędzie asfalt pewnie. Jesienią to by tu, albo pod koniec lata, to jakby tu się przyjeżdżało ładować, to jakby można sobie na grzyby pójść. Okej, ten stoi na ulicy, na drodze, o co chodzi? Śpi, pauzuje, czeka, aż go załadują. Nic, idę zobaczyć, o co tu chodzi, gdzie tu się wjeżdża i co i jak i w ogóle. A, to jest... Stereo, tak jakby. Okej. Tutaj jest wjazd, bo tam dalej już traki nie mogą jechać. Tam był jakiś chyba początek jakiegoś szlaku, widziałem. Leśnego. 400, dobra, idziemy. Chcę zarejestrować, zobaczymy, co tu słychać. SH01258. Pardon? 798? Ouais, 798, ouais. Saint-Lambert? Moi, c'est écrit que ça s'en va à Laval, mais... Non, le transporteur, c'est-tu Saint-Lambert? Non, le transporteur, c'est Prince. Peut-être c'est Lambert qui nous l'a donné. Ah, ok, ok. C'est bien le 798. Ouais, 798, ouais. Ok, parfait. Vous pouvez t'en aller dans la porte 7. Numéro 7, c'est bon. Ok, merci. Merci. Od razu drzwi daje. Numer 7. Słabo słychać. Saint-Lambert, a to chodziło o przewoźnika. Nie zajarzyłem. Miasto też takie jest w Quebecu. Czyli wziął to od Saint-Lambert. Przewoźnik Saint-Lambert. Drzwi numer 7. Braków jest, że może to zająć czasu. Ale kurde, wszyscy pracują w święto. I pod rampą mi czekamy. Oby tu nie zajęło długo czasu, dużo czasu. Zdrzemnę się. Albo lepiej, zjem śniadanie i przerobię łóżko. A to na sam koniec zostaje, bo to tylko jeden śrubokręt, a łóżko jest problematyczne. To wtedy nie będę musiał wozić tej. Są. Ta, przerobię łóżko. To może zająć trochę czasu, to pyk i będzie po robocie. Złożyć jest, tak jak mówiłem, łatwiej niż ten. Przerabiać. No i już po robocie. Ale najgorzej jest celować te śruby, nie? Gwinty, raz go dokręcę już. I po robocie. Dobrze. Śrubki okleiłem taśmą klejącą. Dorzucam do tobołów. Wszystko razem, nie? Żeby później nie szukać śrubek. I teraz jeszcze trochę posprzątam. To jeszcze zdążę zrobić i fajrant. Kurde, muszę zamknąć okno, jak będę to robił, bo siatkę zdejmę i komary lecą. Nie? Paruwa się zrobiła. Dlatego nie otwieram okien. Ale generalnie jestem już wypakowany. Środki czystości zostawię tylko na ostatni tryb, żeby wszystko wyczyścić ostatecznie, ale to i tak już jest czysto. No i tylko to przeładować dzisiaj do samochodu osobowego i jeszcze ewentualnie
dół ogarnąć, ale tam na dole nie ma nic do ogarnięcia, tylko rower wyjąć. Ten wąż czerwony, kable. Mało rzeczy do ogarnięcia. Także w pół godzinki, w godzinkę na bazie się ogarnę. Spoko. Jeden tak odjechał, jeszcze tam są dwa zostały, ten i ten. Ja to bym był szczęśliwy, jakbym przed 12 stąd wyjechał. No, zobaczymy. Coś się ruszyło, ale to mi zawieszenie spadło. Cały czas czerwone światło, ale tamtego już wiem, że był i go ładują. No i dobra, wszystkie sprawy z pokręcidełkiem skończone. Podnoszenie tego do góry to tak daje dużo, bo to blokuje trochę tego gorąca, wchłania i daje większą przestrzeń i to powietrze. A teraz, no niby tak, niby też jest powietrze, ale to nie jest to samo, nie? Kierowca obok mnie załadowany. Trochę by się mogli za mnie wziąć, ale pewnie tamtego najpierw skończą, a później mnie. Musi ktoś przyjść do mnie z kartką. Tak widziałem, robili z innymi kierowcami. A ten, jak widzę, nie odjeżdża, tylko jedzie dokręcać pauzę. Rzeczywistość ILD. Dobra, bierzcie się za mnie, panowie. Kierowca na wakacje chce iść po 2 tygodniach do domu zjechać na jeden dzień, bo jeszcze chce Toronto strzelić. No, o 12 w to nie wyjadę, ale o 12, przed 12 się wzięli. Ale dziwne, bo przyjechał inny trak, już odjechał. Jego przyjechał po mnie, załadowali już szybciej. Dobra, ale ważne, że jest teraz nie ładują. Stąd mam 600 km na bazę, trzeba te 6,5 godzin z tą kotwicą, co mam. 7 godzin powiedzmy, no to na 7-8 będę, okej. Okay. Jutro wolna, sobota i w niedzielę na wieczór sobie wyjadę do Torontewa i już. Jak złapię zasięg tutaj, niby jest zasięg jakiś taki słaby, to przedzwonię do nas, do firmy, ktoś tam pracuje i spytam się, co tam ma coś dla mnie w niedzielę, czy oficjalnie dzisiaj wakacje zaczynam. Tak mi napisałem, czy chcecie, żebym wyjechał w niedzielę do Toronto i wrócił, czy mam zaczynać wakacje. Pogadamy jutro, czy dzisiaj. No dobrze, proszę Państwa, można powiedzieć, że kończę tą szaloną podróż, którą i tak nagrywałem dopiero w połowie. W sumie nie miałem w planie nagrywać, ale dobra. Taki to był typ sezonu. Dzisiaj jest 1 lipca 2022. Długi sezon, bo normalnie już kończę, tak mówiłem, 15 czerwca, ale zacząłem go ciut później i robiłem dużo przerwników. W święta 2 tygodnie, tydzień w lipcu. Jeszcze raz. Święta 2 tygodnie, a nawet 2,5, tydzień w marcu, tydzień w maju. No i teraz 2,5 miesiąca wakacji. Rafał Zuzuniu, kierowca zawodowy, dziękuję Wam za sezon, który pewnie już idzie według Waszego życzenia na kanale pod koniec sierpnia. A ja będę teraz myślał przez wakacje nad nową formą filmów, o ile wymyślę coś nowego. Dzięki jeszcze raz. Pa!